O Żydach, widzisz, książka o Żydach. Napisana przez jednego z tych właśnie Żydów komunistów, która pokazuje niezwykłe skomplikowanie tego wchodzenia w komunizm i wychodzenia. I dlaczego w tej samej logiki nie zastosować tego Jerusa? Widzisz, Janek, tam też są Żydzi i to jest proces jeszcze bardziej skomplikowany jak tu, bo wchodzili w komunizm, a tu się nie dało, widzisz, się postawili i szlaban tym Żydom. Aha, a jednak są problemy. No, jesteśmy ponad tymi kategoriami. Tak. Taki Żyd, no, nie może tej kawy dostać w Ameryce, bo powiedzą, oligarchowie jesteście. Tak. Że w tym prostym schemacie rewolucyjno-społecznym, w którym mamy do czynienia z eksterminacją jakiejś grupy ludzi, a potem ze zrozumieniem, które wynika z tego, że byliśmy beneficjentami tej eksterminacji, prawda? To tutaj bardzo uprościmy sobie sprawę, ponieważ świadomość Jaśku, problemy są. To jest oczywiście świadomość, które mnóstwo zostało zamieszczone pod dywan. Ale zamieszczone pod dywan były chyba nie te sprawy związane z eksterminacją i ze złym sumieniem, takie rzeczy postkolonialne. To znaczy, ja przypomnę Miłosza z innej książki, Rok Myśliwego, gdzie on opowiada, że po wojnie ludzie biorący legitymacje partyjne, Andrzejewski na przykład, przecież wydawało się, że w sytuacji no, skrajnej, naród ledwo wyszedł z wojny, prawda, Rosjanie, i Armia Czerwona, ileż mitologii na ten temat. Tak, było. Rosjanie w Polsce wyprawiali, że w tym czasie ludzie biorący legitymację partyjną, no to coś okropnego. A Miłosz pisze tak, że wtedy taki dylemat się pojawiał. Trzeba, Miłosz to pisze w 1988 roku, że wtedy trzeba było być albo komunistą, albo kajacą, który udaje, że nie ciągnął go za sznurek. To niesłychanie dramatyczne sformułowanie, że ludzie po wojnie musieli jakoś się urządzić i szli do partii, nawet do komunizmu, wiedząc, że przyszła tutaj Rosja i będzie przez najbliższe 100 lat. O, widzisz? Technologia historyczna, którą trzeba zaakceptować, bo inaczej poskazani jesteśmy na negację, która nie ma żadnej historycznej przyszłości, do czego się odwołać, do polskiego węca. Do tego, że ma przyjść tutaj rząd emigracyjny. Ale Żydzi się boją, że przyjdą ich zagazować. Ale poniekąd był alternatywnego. Muszą zabezpieczyć sobie, wiesz, te drzwi pozamykać, żeby nie weszli. Ci? Czytam cię. Aha, Odbierek i Zieniewicz. Witamy Państwa. To ja ci coś powiem, to ta łasiczka miała nie tak aż bardzo poważne rozmowy jak dzisiaj, bo dzisiaj o Żydach, no to przecież to kwestia życia i śmierci, a to o operze dyskutował, wiesz. Hołowczyc? Co samochodami jeździ? Tak, ale on się jako mężczyzna zachowuje. Taki się taki. Wcale nie jest przystojny, bo on uważa, że jest przystojny, a ja uważam, że nie. On ma kwadratowy łeb, ja ci powiem. Jak ktoś ma za duży łeb, to nigdy nie będzie przystojny. Na przykład Mareczek też ma duży łeb. I po prostu wiesz, nigdy nie będzie przystojny. Przystojny to jest taka głowa, gdzie ona się nie rzuca. Ciało się rzuca, ciało. Tak, wszystko proporcjonalne, a u niego nie jest.
Właśnie powiedziałeś dobrze, ma za dużą głowę. Tak, tak. Słowiański czelep rubasa. Tak. No i wtedy, proszę Państwa, jak jest ten czelep, no to to wszystko przekreśla. Tak, tak, nieproporcjonalność ciała. Nieproporcjonalność, tak. Musimy, proszę Państwa, zachować proporcjonalność ciała. Szatan, diabeł wam nie daje spokoju. Szatan, diabeł jako wąż, który działa wciąż. On nawet nie śpi, proszę Państwa. Ten szatan, diabeł, który chciałby was zwieść. A żeby mózgu nie macie, no to już inna sprawa. Już trudno. Jak nie macie tego mózgu, no to ja nic na to nie poradzę. Nie macie Państwo mózgu, musicie Biblię więcej badać, czytać. I teraz Państwo zobaczą, że katolicy zaczynają chorować na serce coraz bardziej, prawda? No bo oni myśleli, że takie to proste, że pójdą do nieba, że to, że tamto. Potem okazuje się, proszę Państwa, że ksiądz kłamał, że mówił oto Słowo Boże, a to wcale nie było Słowo Boże, bo tam była jego polityka. Gdzie tam było Słowo Boże? Ja raz, proszę Państwa, znalazłam Biblię w cerkwi świętej Marii Magdaleny, całą Biblię tysiąclecia. Taka format, taki nie najmniejszy, ale nie największy, małą taką. I sobie ją wzięłam, bo patrzę, Biblia leży na pulpicie, a my tu śpiewamy tak, Gospodzie pomiłuj, Gospodzie pomiłuj. No to więc tak, ponieważ w kościele Biblii ja nie znajdę nigdy, no to miałam Biblię z cerkwi i tak się cieszyłam, że mam, proszę Państwa, Biblię z cerkwi świętej Marii Magdaleny. I to było, no coś wspaniałego, że tam Biblię można znaleźć, że to było, no coś takiego innego. Ja wiem, że kościoły kiedyś Nowe Testamenty sprzedawały. Też kupiłam w Krzyżu kiedyś Romaniuka przykład. A oni sprzedają i drogo, i zarabiają. Że nic za darmo, proszę Państwa, nic za darmo. Głosowanie nielegalne. Katrin Ashton. Ona ma dobre wyczucie, wiesz? Nawet na odległość. Jak już jest tą szefową dyplomacji. A przecież i też i doradców ma, głupia nie jest. I ona, ta Katrin Ashton, proszę Państwa, jest potworkiem, bo takie ma oczy wyłupiaste i jest podobna do potwora, rzeczywiście. Ale Bogu dzięki, że ona jest jeszcze potworkiem, bo te kobiety są takie mniejsze, bardziej filigranowe jak mężczyźni, bo mężczyźni to są takimi potworami raczej, prawda? A żona to jest potworek. I proszę bardzo, na smycz, na łańcuszku i wyprowadzać na spacer. Może podnieść nogę, siku, zrobić koło drzewa. I Mareczek mówi, że facet na Wiesiolandii, czyli na pasażu Wiecha, wyprowadza świnie. I jeszcze mi tego nie nagrał, wiesz, ja mówiłam mu, jak widziałeś coś fajnego, to trzeba było ukradkiem nagrać tę loszkę, przecież ta loszka by nie miała ci nic przeciwko. O Jezu, nie lubię tej baby, grywał w Skype. Której? Ale pewnie nie ze względu na wygląd, tylko ze względu na jakieś opaczne poglądy. No. Bo tam przyżelowania są Polakom. Polaków nie wiesz, tam są bardzo duże starcia pomiędzy Polakami. Tak. Dlatego mi się ona nie podoba, bo ona jest fałszywa. Jest fałszywa. Tak, ja grywał Skype. Jestem prezydent Litwy. Aha. A, to na Litwie, to idzie tu Litwa. Teraz nie Litwa, teraz nie Białoruś, tylko Ukraina. Wie. No. Ale mi się ona nie podoba, bo w ogóle, no, wiesz, co innego mówi, a co innego mówi, na tej Litwie się robi. No. A to tak każdy człowiek robi, że kłamie. Kłamie jak nota, grywał Skype. A oni mówią, że nie kłamią, a potem łżą. Dalia grywał Skype. I wiesz. Dalia grzybowska. Tak. Polka w ogóle, no.
jeśli grzybowską dla mnie ma grzybowska. Tutaj raczej katolicy, to oni ciągle myślą, że ktoś ich atakuje, bo oni mają papieża na głowie, wiesz. To były celebracje, teraz co najważniejsze. Dzisiaj jest 12, tak? Ukochany też maty, tak? Nie sławię go Bułko, kochanie, który dzisiaj 12 czy 13? Ja policzę, czy to diabła dzień, czy nie, 12 plus 5, no, metro było. To 17 plus 7, to jest 20... Dwa, tak? Metro było do 11, to dzisiaj będzie 12. O cholera, niestety, dzisiaj dzień jabła, bo to 2, 4 to 6 daje. Tak. No ale wiesz, właśnie ci katolicy myślą, że ciągle ktoś ich prześladuje. Jak wchodzi do autobusu, bo mógł nam paść. Jak nie diabeł? Diabeł. No bo wiesz, wtedy są wzmożone kontrole tych bandziorów. A ty jedziesz tam nad Naftą Wolę? No muszę jechać, ale nie mam biletu, ja nie mam pieniędzy. No ale ty jedziesz do urzędu, tak? Tak. No to ja ci dam na te dwa ulgowe. No to może jutro. No. Tak, wiesz, nie lubię... Ja ci bym na stolicę pojadę. Dlaczego? Bo powiem ci, tak jak ci mówię, dzisiaj, zobacz, suma, ty daje tak, dzisiaj jest 12, prawda? No. Dodajesz piątkę, no. To masz 17. Tak, tak. Dodajesz jeszcze liczbę roku, 7. No. Bo jest 2013, to ta suma daje 7. Nie, 2014. A ty wiesz, dlaczego Roger nie przychodzi? Bo on tę książkę jest winny. I on się mnie boi. Że te książki... I tam te cyfry są właśnie. 7 plus 3. Zobacz, wychodzi ci 24. A 24 to jest cyfra. Ja byłam, bo 2 plus 4 to co daje? 6. No. A słyszałeś wielokrotnie, że 6 to jest... Tak. I dlatego jest niebezpieczne, nawet ja bym w autobusie. Dlatego to jest nachodzenie po prostu kępy, bo ja zarządzałem tam wychodzę, sobie tak komputer to zdrowie, bo przeczyszczę ci. Tak, tak. No dobrze, kochanie, dobrze, dobrze. Ja cię rozumiem. Ale widzisz, ja to robię nie dlatego, że tak. Akurat tego, ja powinienem się naciągać, bo ja mam ten. Ale to jak w ciągu miesiąca, no, możesz, nie masz dnia wyznaczonego, to nie jest źle, jak nie masz tego dnia wyznaczonego, tak. Niesławiego Bułka, niesławiego Bułka. Nad gigantyczną metalową wanną, mogę to zrobić? No, ale kapuściany. Kapuściany, dlatego... Tak, że jego celem nic nie jest żaden papież, nie, go nie interesuje. Interesuje. Tak. Interesują jego erotyczne... Tylko jego erotyczne historie interesują. A tu jest, proszę Państwa, papieskim szlakiem w dniu kanonizacji. Tak. Tak, w dniu kanonizacji, proszę Państwa. My mówimy, proszę Państwa, tutaj dzisiaj o bardzo poważnych sprawach żydowskich. On jednak mówi, no jeżeli się nie poddasz tej terapii, no to na to nie wyzwolisz się. O sprawach żydowskich mówimy, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że... Ja, że jest taki kanonizm. Tak. Takim szlakiem w dniu kanonizacji. Piknik nad wodą zalanego kamieniołomu, gdzie harował młody Karol Wojtyła. Harował młody Karol Wojtyła. Spacer po lesie, którego drzewa układają się w napis Jan Paweł II. A może wizyta w chałupie rolników z Suwalszczyzny, których odwiedził papież podczas jednej z pielgrzymek. Odpowiadamy, jak w niezwykły sposób Janek Wity może wspomnieć kanonizowanego w niedzielę Jana Pawła II. Podczas niedzielnej mszy papież Franciszek ogłosił, co mi, proszę Państwa, się stało. Jana Pawła II święty w uroczystościach w Rzymie, proszę Państwa, uczestniczyć będzie kilkaset tysięcy wiernych. I to też już było. Tysiące osób będą modlić się podczas uroczystości transmitowanych w Wadowicach, w Krakowie, w Warszawie. Ale kto chce przeżyć to wydarzenie w inny sposób, może pojechać do jednego z miejsc związanych z Janem Pawłem II. Spacer po lesie, gdzie drzewa układają się w napis Jan Paweł II. Jako poczucie krzywdy chłopskiej. Jako pragnienie utopienia jednego, jeden zapraszamy Janka Witka do Pułkowa pod Orkusz.
Rok po śmierci papieża miałem do nasadzenia na terenie wyrobnika. Więc pomyślałem, co szkodzi nasadzić drzewa tak, by układały się w nas, mogący upamiętnić jego osobę. Opowiada Jacek Chmura, leśniczy z Bukowca. Ja z Paweł Drugi. Najlepiej widać z lotu ptaka. Każda z liter ma wysokość ponad 80 metrów. Z litery lepiej widoczne w lotu. Proszę Państwa, jest to wiejska ciemnota, bo Żydzi szukają mądrości. To znaczy, źle powiedziałam, Grecy poszukują mądrości, a Żydzi znaków, a katolicy cudów. Chmura obsadził brzodami, obrysył włosy olchami, a w tle napisu zasadził sosny. Najwyższe drzewa mają na razie około 5 metrów wysokości. Zdarzają się turyści, którzy przyjeżdżają do Bukowca, żeby sobie wśród tych drzew pospacerować i pomedytować. Także proszę jeszcze dzieci proszę nie siadać. Jeszcze proszę stać na baczność, bo jeszcze musicie oddać cześć ojcu swemu. Kto jest waszym ojcem? Szatan diabeł! Tak? Moje diaboluki, kochane, cudy szatana diabła. Dobrze odpowiedziałyście i dopiero za 5 minut będziecie mogły sobie usiąść, moje diaboluki. To jest właśnie kult diabła. Zastanówcie się, takie obrzydliwe pomysły tego potworka, tego Jana Pawła II, to jest pary Zeusowko. No. Obrzydliwe jakieś marnowanie pieniędzy na te pomniki tego potworka. Na głupotu. Kamieniołomy Karola Wojtyły. No, która? Rowerem do samotni Wojtyły. Ływka Jakowicz na Damiana Pawła II. Że tożsamość Ukraińców na przykład jest przerośnięta. Czyli zapraszamy Państwa do Władowic, Warszawy, Krakowa, Wrocławia. Wybrano oficjalne uroczystości, gdy Jan Paweł II, proszę Państwa, będzie świętym. Co my tu będziemy o Żydach mówić? Ale człowieku, jeżeli stoisz na placu na rozdrożu i masz wybrać sobie podróż życia, to gdzie pójdziesz? Czy za polskimi Żydami, czy za jakimiś katolikami? Czy za człowieku, jeżeli będziesz na placu na rozdrożu, to gdzie pójdziesz? Nie mogę utrzymać nawet tego, bo ja czekam. Siadaj, dziadku Felku, siadaj. Drzewa, patrz, to są drzewa układające się w nas. Nie, no to jest straszne. Proszę Państwa, drzewa układające się w napis Jan Paweł na terenie wyrobiska powiatowego pod Orkuszem. Zapraszamy. A to jest dobra wycieczka. No. Ja myślę, że niektórzy teologowie polscy mówią, że myśmy... A ty co? Sobie robisz wyglądy? Ondulacje robisz. Ale nie, no dlaczego ty wystawiasz ten, że co, filmujesz te drzewa? Nie. Ja ci coś powiem. Ja pamiętam rok 1939 na opowieści dziadków. No tam muszę zaczekać, żeby mi wyszło włosy, bo ja mogę wychodzić na taką zimną. A wiesz dlaczego wymyłem? Dlatego, że było tak spędziało te. Wiesz, bo zobacz, tu jest ten brud, prawda? Brud, czy to wiesz, to ściąga. No ja wiem, bo to ściąga, to elektryzacja jest. Jeżeli ktoś ma silną. Tak, elektryzacja włosów. No. I potem słuchaj, masz czapę całą skórzu na tej głowie. Tak. Panie Majerz, poszukaj, ty widziałeś wczoraj te strzały, jak oni między sobą, kurwa, strzelali. Zdaniem zaatakował Rzeczpospolitego i jednego zabili na tej taśmie, przecież no, dostał kulkę od tego Ukraińca, to widać było. I umarł, on strzelił chyba w głowę. A on tamten broni w ogóle nie miał, to jest najciekawsze, no wyobraź sobie. Okropne. Co to za koszmar? Słuchajcie, mam. Zbrodniarze autentycznie, no. Na co on czekają? Tak, ten kurwa, ten Putin, na co on czeka? Że co? To jest Mamma Mia.
Herbu zielona pietruszka, nie przyjdzie mama mija, nie pomoże. Karetka pogotowia, nie przyjedzie. Ale tam w ogóle nie ma służby zdrowia. Słyszałaś, jaka tam jest służba zdrowia, bo tam nie dość bestowana na Ukrainie? Bo w Rosji to już jest lepsza, ale chodzi o Ukrainę. Tam w ogóle nic nie ma w szpitalach, no. Tak. Tam nie ma szans na to, że nawet jak jesteś ranny, żebyś uzyskał pomoc. Tak. Ja bym to jeszcze lekko wzmocnił. Kościół Lewica Dialog, Miśnika. To jest opis sytuacji, w której, by tak rzekł, decydenci mający przeszłość komunistyczną... Nie chcę w ogóle, nie wspominaj mi tego tej nazwy, mi się słabo robi. To jest, on emanuje złem ten kościół, wziąć. Bo widzisz, nie wiem, czy zauważyłeś, że od tego podpora się zaczęła właśnie tak zwana defragmentyzacja bloku wschodniego, od Jana Pawła II, więc on był pierwszy szatanem związany, rozumiem. Bo zobacz, ile ludzie na tym stracili w skali całego globu, na tej defragmentyzacji bloku socjalistycznego. No i teraz wymień co stracili. Słuchaj, no po pierwsze kolonializm, taka Syria, ile ludzi, kilkaset tysięcy zginęło, dlatego że są prezydenci z Arabii Saudyjskiej, która współpracuje z Izraelem. Ciągle Izrael grozi atakiem atomowym na Iran. Libia całkowicie zniszczona, słuchaj, tam jest nędza, tam był dobrobyt z Gaddafiego. W Polsce w ogóle nie było ani bezdomnych, ani nie było biedy, a teraz masz powszechną biedę, no nawet jak ja chodzę, to co ty myślisz, że nie widzę, jak to ludzie po świetnikach tak. Nawet na Wiesielandii. Tak. Jak facet, ale nawet normalnie dobrze ubrani ludzie. Tak, dobrze ubrani ludzie. No. Szukają. No więc dlatego mówię, to właśnie są efekty działalności tej bestii kościelnej. On pierwszy się pojawił z właśnie socjalistycznym programem. No, on pierwszy. Jeszcze nikt nie, w ogóle nie zakładał jakiejś zmiany systemu. To on się już zaczął wypowiadać na ten temat. No dlatego to był zwiastun diabła. No i właśnie oni go chcą, zobacz, robią, nawet wycinają drzewa, żeby było JP2. Ale że tam JP2, ale zobacz, że ten patent podobny do żmii, bo on taki szczupły, chudy, ja przez to obserwatywnie wyglądał, ten piósmurasty, wiesz, to Hitlera pogłosławił, nie mów co innego, to podobny do żmii, taki chudy i tak wyglądał, ja mówię, Boże, jakaś mija, chyba wyszła tam. Następny odcinek, kilka minut przed 18:00. Studio TOK. Debaty na ważne tematy. Ja prosto z warszawskiego teatru Studio. Ale zobacz, to tylko na naszym pokoleniu się to odbija, bo 200 lat temu tego nie było, byli papieże, była sukcesja i nic nie wskazywało na to, że będą wielkie zmiany na świecie, ogromne. A co masz za życia jednego pokolenia? Tak, wszystko do naszego życia. Tak. Jest powiedziane, że nie przyjmie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Czyli za życie tego pokolenia i trzęsienia ziemi, i mur, i głód, to nigdy tego nie było. Nagle i na wielką skalę, nigdy dotąd były wojny spokojne i Rosjanie, Indianie. I oni się cieszyli, że ładnie na wojnę się ubrali, na kolorowo, a tutaj wszystko, proszę ciebie, żołnierz ubiera się na zielono, żeby się wtuszować jakoś w zielone drzewo, żeby go nie było widać. I nagle atak, a kiedyś zauważ, jak Indianie wojowali, to czekali na głos, prawda? I oni oficjalnie biegli do walki, do boju i ginęli honorowo, a tutaj się kamuflują, chowają się, żeby nikt nic nie wiedział. Jak śmija, widziałeś? Jak śmija patelny. No, chowa się, bo jest zielona, ma pręgi. Niektóre śmije to nawet kolor zmieniają, przybierają, jak ta salamandra jakaś. No ja już nie mówię o tej łasiczce, w razie ja to kręcę. Proszę Państwa, często się na jakieś ciele salamandra, bo też kolory inne. Ale jak się rzuci potem? I to jest nieuczciwe. Przecież żadna wojna nie jest Boża, ale no, różnią się te wojny też, różnią się. I to tak druga wojna światowa się zaczęła, że wiesz, żołnierze na zielono. Wtapianie się w sytuację geopolityczną, wtapianie się, manipulacje. No ale teraz, skoro jest tacy, to nic tutaj na Mazowcu, mówią, że
chytry jak Warszawie, jak to każdy tam... tabletek Perspiblok hamują bocenie na całej powierzchni ciała. Zastosuj suplement diety Perspiblok i nie martw się. Zapraszamy Państwa do muzeum na wystawę jeleńskie. Gdy poprowadzicie Twoja wolność, poznaj BMW X1. Samochód, nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez opłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie Nie mogę wiesz wychodzić z nim mokrymi, bo jeszcze na taką temperaturę, która jest niską teraz obecnie. Bardzo niską. Jest 12 stopni ciepło. Ale ja nie chcę masz taki tasimus, tak ja mam taki męski tasimus, bo ci powiem, bo mi imponuje wojna. Lubię gumiaki, lubię brutalność mężczyzn, lubię bitki między nimi, wiesz. Takie typowe ptasie mózgi. Bo ty świetnie, że tutaj powiedział, to są typowe męskie ptasie mózgi, które się biją ze sobą. Ja lubię takie męskie historie, jak wojenki, wiesz, jakieś tam strzelaniny. O patrz, 11, wiadomo, nie, tak to nie jest późno, ale jest 11, punktualnie. Informacje, proszę być, Radio Tok FM. W Radiu Tok FM, które przekazujemy Państwu potajemnie. Kontrolowany, tak. Na początek Kreml z wydanym przez niego oświadczeniu czytamy, że Moskwa szanuje wolę ludzi wyrażoną w referendum w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy i ma nadzieję na dialog mieszkańców tych regionów przedstawi się nam władz w Kijowie. W oświadczeniu ten Kreml potępił też użycie siły na wschodzie Ukrainy i podkreślił, że wyniki referendum powinny być wdrożone w sposób cywilizowany bez użycia tejże siły. W Ługańsku za secesją opowiedziało się blisko 96% głosujących. O obwodzie donieckim jest poinformował przewodniczący tamtejszej komisji wyborczej, zarazem członek samorządzie władz Roman Lawin. Przeciwko rozwodowi skinowym było tylko około 10% uczestników plebiscytu. Frekwencja wyniosła blisko 75%. Za głosowało już o ponad 89% mieszkańców. Kijów oczywiście miał zajebanie po referendum w Ługańsku i Doniecku, a mieszkańcy tych regionów odpowiadają, że gdyby nie powstała władza, głosowanie to dała się we znaki ludziom ta niesprawiedliwość. Jak tylko włączysz telewizor, to od razu usłyszysz o donieckich bandytach, o donieckich społoczy. Dla tych z Kijowa, ja i moje dziecko jesteśmy bandytami. Jacy z nas bandyci? 100% wierzę. Jestem 100% przekonany, że podjęliśmy dobrą decyzję. Choć jeszcze niedawno miałem wątpliwości, czy głosować za niezależnością. Ale bandyckie działania wojsk ukraińskich przekonały mnie do głosowania na tak. Wygasz obowiązki prezydenta Ukrainy, Aleksandr Turchynow zapowiedział pociągnięcie obowiązkowych tego referendum do odpowiedzialności. Teraz jeszcze ćwiczenia wojsk na to przynieście. To dokładnie w okresie gdańskiej do gminy marynarki i to nie mało, bo na 14 okrętów, w tym 3 podwodne, wśród nich polski ORPC. Manewry potrwają dwa... Bandyckie działania wojsk ukraińskich okazały się słuszne. ...podwodnych, dlatego ratunki wojskowymi swoje umiejętności utrwalają cywilne służby ratownicze, specjalistyczne ekipy nurków i zespoły medyczne. A takie manewry, największe od lat na Bałtyku, odbywają się regularnie co 3 lata. Teraz obserwują je wojskowi nie tylko z państw NATO. W ramach walki z terroryzmem Chiny zaostrzają środki bezpieczeństwa w kraju, m.in. wprowadzając kontrolę surowych zakupów benzyny, tak by przestępcy nie mogli jej używać do naruszenia porządku. Bardzo dobrze, bo tam mogą Amerykanie też unikać. Nie mądrzyć. Nareszcie Chińczycy się poszli do podążu do głowy, że u nich też wywiad amerykański może najpierw. Bardzo dobrze, no nareszcie. Błagam. Ukochanych Chińczyków, opanuj się z tą współpracą ze Stanami Zjednoczonymi. Maleczko, ukochany Chińczyku, opanuj się! On jest SS-manem w ogóle byłym, a teraz Chińczykiem się przerobił na Chińczyk. Zainteresowania to główne powody, dla których Polacy niechętnie biorą udział w wybory w Sokół. Postępują, a wrócić można tylko słowa, co pytanie jest tak, będzie i tym roku, za kilka dni, tyle się do tego mają. Unię Europejską lubimy nawet bardzo, bo daje nam pieniądze na drogi jako partii, ale o niej samej, nie w instytucjach nie wie naprawdę nic. Dlatego do eurowyborów chodzi jedynie 1/4 z nas. Tylko 4/10 Polaków potrafią poprawnie policzyć, co nie są przebiorą do tych słowy, czyli Gasi, Borak. Tak, Dionisturis taki mądry. 70%
piękne te listki, te kwiaty są bardzo piękne właśnie. Fuksiewicz, one mają dużo wody w sobie.